Jak dosłownie w kilka minut tworzyć bardzo fajne, interesujące, nawet z napisami, rolki, TikToki i nawet YouTube Shorty na automacie za pomocą sztucznej inteligencji, właśnie za pomocą tej aplikacji, którą widzisz teraz na ekranie. Dosłownie w kilka minut na automacie zrobisz sobie kilkanaście różnych fajnych filmów. Tutaj masz nawet pokazane różne formaty, jakie możesz. Wystarczy tylko się zarejestrować, zalogować i tu masz jakiś bezpłatny okres. Zaś pokażę, jak to wygląda od środka, szybko się zaloguję. Ja jeszcze cały czas korzystam z bezpłatnej wersji, to masz taki, można powiedzieć, free trial. Mi jeszcze została godzina, 26 minut i 25 dni do końca tego trialu. Później płacisz tam około kilka dolarów miesięcznie. Tu już mam trzy filmy przygotowane, przerobiłem trzy filmy na krótkie formaty wideo, bo ta aplikacja działa w taki sposób, że w tym miejscu tutaj albo wrzucasz film ze swojego dysku, albo wklejasz sobie po prostu link z YouTube'a. Ja sobie wezmę link z YouTube'a i pokażę, jak to wygląda. Czy po prostu wybierasz sobie jakiś film, który już nagrałeś teraz na przykład i go wrzucasz tutaj, wklejasz i z automatu ta aplikacja zaraz mi stworzy kilkanaście różnych filmów. Tu ja nawet nic nie ustawiam. Wszystko mam na auto zrobione, na to się nie bawię, nie grzebię tutaj, tylko klikam po prostu w to miejsce. Jedno kliknięcie i pojawia się komunikat, że mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, za 15 minut ten film będzie gotowy. Różne filmy będą pocięte po prostu, będą gotowe, nie? I oni poinformują mnie o tym na mailu. Czyli tu jest taki czas, 13 minut mniej więcej, nie? Po tym czasie one będą gotowe, te filmy. Teraz Ci pokażę, jak wyglądają już gotowe, przerobione materiały. To naprawdę w 15 minut możesz sobie zrobić kilka, no to jeszcze 13 minut zostało, nie? I wtedy to będzie gotowe. Ale to do przykładu, to naprawdę 15-13 minut możesz stworzyć sobie kilkanaście różnych fajnych, krótkich formatów wideo, które możesz rozsyłać gdzie chcesz. Na TikToka, na YouTube'a, na Facebooka, na gdziekolwiek, czy na Pinterest i tak dalej. I sobie budować fajnie wtedy zasięg, generować większe zasięgi, większy ruch. I też kierować na swoje strony. Tutaj dla przykładu mam już trzy filmy zrobione, przerobione. Wezmę sobie ten na przykład, kliknę w niego i zobacz. I cały film został podzielony właśnie na takie formaty. To jest jeden film cały, nie? Z niego zrobił się jeden film, drugi, trzeci, czwarty, tu jest piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty. Z jednego filmu ten system stworzył mi 13 krótkich formatów wideo z napisami. Dokładnie je pociął. Tu od góry, im wyżej, tym jest niby lepszy film. Tak to jest napisane, nie? Że ma więcej punktów. Nie? Czyli te filmy na dole teoretycznie są najgorsze. Ale czy ja wiem? I co po prostu możesz odpalić. To widzisz, napisy z automatu lecą, to działa po polsku, wszystko, nic, musisz się bawić i grzebać. Wystarczy wziąć link, kleić, kliknąć i masz to gotowe dosłownie w 15 minut. Widzisz, tu mi się już zmniejszyło te kredyty. Mam zamrożone 16 minut. Jak rozpoczęliśmy nagrywać, miałem chyba godzinę 20, ale dobrze pamiętam. Tu mam zamrożone 16 minut, czyli bo kredyt się zmniejszy, bo kolejny film sobie przerabiam. Później na końcu po prostu klikasz tutaj download. Na przykład sobie pobiorę ten film, klikam download i on się pobiera na dysk, nie? Tytuł sobie tłumaczę na język polski oczywiście i gdzieś, gdzie go chcę, na pulpicie, czy gdzieś sobie ten film pobieram i później go wgrywam na różne inne media. Tu jest też są też tu różne opcje, to na przykład kolejny film przerobiony, też widzisz różne filmy są stworzone, to jest inny film. To jest jednego filmu, takiego dłuższego, stworzonego jest kilkanaście różnych nagrań, nie? Jedne ma 50 minut, 50 sekund, drugie mają po 20 sekund, po 50, po 30. Wszystko fajnie z napisami zrobione. Tutaj właśnie najlepiej będzie funkcjonować taka gadająca głowa, nie? Albo gdzieś się gdzieś przejść, albo coś w tym stylu. To będzie się widać Ciebie, nie? Twoją twarz, to będą lepiej te filmy wtedy działać. OK. I tutaj, tu jeszcze zostało 13 minut. Odświeżę, zobaczymy, co się zmieniło. 12 minut, czyli dobrze odlicza. 12 minut jeszcze zostało i dostanę po prostu maila, co zostanie stworzone. Jak widziałeś, ja to nic nie kombinowałem, nie? Po prostu wkleiłem link i tyle, i po sprawie. Tu masz też różne inne opcje, na przykład w tym miejscu Brand Template, jakoś tak się nazywa, możesz sobie formaty zmieniać, na przykład nie? Jakieś templatki możesz sobie tworzyć, jakieś formaty inne robić, w tym stylu. Tutaj też coś możesz pozmieniać sobie, widzisz te napisy w innych miejscach, auto. Tu możesz się tym pobawić różnie jak chcesz. Możesz wybrać sobie jakiś własny obrazek i tak dalej, nie? Włączyć, wyłączyć. Ja się szczerze mówiąc z tym nie bawiłem. W ogóle nawet to nie zwracałem uwagi. Po prostu biorę i wklejam sobie link i mi się ten film wtedy tworzy. Po prostu, nie? Bez żadnego tam grzebania, bawienia się i tak dalej. Ale jak chcesz, oczywiście możesz się pobawić. Jeśli chcesz więcej kredytów, klikasz tutaj Add Credits i
i tu masz $20 miesięcznie. Jeśli masz już jakiś swój kanał i tak dalej, i nie masz czasu na właśnie tworzenie tych shortów, TikToków, to naprawdę warto z tego korzystać, tym bardziej, że możesz sobie to przetestować za darmo. I wtedy będziesz wiedzieć, czy ci się opłaca płacić za to, czy nie po prostu. Nie? I tu to nie jest, o nie, to jest miesięcznie, za $20 masz 200 minut. Czyli możesz wgrać filmy łącznie długości 200 minut, nie? A w bezpłatnej wersji masz chyba około 1,5 godziny. Tak mi się mniej więcej wydaje. Czyli zobacz, mi zostanie godzina, już przerobiłem sobie 4 filmy. I to jest naprawdę fajne narzędzie. Jeśli chcesz zobaczyć na przykład, jak tworzyć od zera takie filmy, na przykład YouTube Shorty, czy na TikTok i tak dalej, to wejdź sobie w link poniżej pod tym filmem wideo i przy okazji też sprawdź sobie to nagranie, które mam na blogu, nie? Jak zrobić na YouTube Shorts, to ja pokazuję, jak tworzyć takie też krótkie formaty wideo od zera, nie? Nie za pomocą sztucznej inteligencji, ale jak masz po prostu jakiś od zera, jak tworzyć po prostu shorty i też kierować z nich ruch na swoje strony i tak dalej. Tu możesz korzystać, jeśli masz gotowe długie filmy, już to możesz po prostu tutaj wkleić, on ci potnie z automatu, a jeśli chcesz od zera tworzyć sobie filmy, takie krótkie formaty wideo, sprawdź sobie to nagranie, tu masz też pokazane różne notatki pod tym filmem, czyli to też warto sobie z tym się zapoznać. To jest bezpłatne, możesz się zapoznać, też całkiem fajny materiał o tym, jak właśnie tworzyć krótkie formaty wideo od zera w tym wypadku. Ok, do tej aplikacji tam dam Ci też link na dole, to jest prosty link opus.pro, ale dam Ci też na dole link do tego. Ja za to nic nie mam, że w to klikniesz, to nie jest link partnerski, możesz śmiało klikać i testować sobie to za darmo. Dosłownie w 15 minut, jak widzisz, stworzysz sobie z jednego dłuższego formatu wideo z około 10 filmów takich krótszych formatów. Wystarczy tylko sobie przetłumaczyć tytuł i możesz wgrywać na różne platformy. Ok, sprawdź linki poniżej, pod tym filmem wideo i widzimy się w kolejnych nagraniach.